O matko, no luksusów się człowiekowi zachciało na stare lata. Jak się luksusów zachciewa, to trzeba cierpieć. Jest piątek, piąta rano, a ja już na lotnisku. A gdzie tych luksusów może być najwięcej? Sru do Luksemburga. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Ulala, no udało się wylądować, a tak tym samolotem rzucało, że to wcale nie było takie pewne, że się uda, ale jestem w Belgii, na razie nie w Luksemburgu. Ja jako klasyczny reprezentant bydła latam bydłowozami tak zwanymi, a bydłowozy akurat z Polski bezpośrednio do Luksemburga jeszcze nie latają, cholera. No jestem w tej Belgii, w miejscowości Charleroi, o tak na lotnisku w Warszawie mówili, że to się wymawia, Charleroi. Ale hola hola, nie przyjechałem tu przecież zwiedzać Belgii. Do Luksemburga jadę przecież. Żartowałem, jednak trochę pozwiedzamy tę Belgię, bo jest co! Drodzy Państwo, za chwilę pokażę Wam takiego chuja, jakiego jeszcze nie widzieliście. O! Tak jest, chuja sobie dzisiaj pozwiedzamy. O, to chyba chujowy zamek, a to chyba słynny pałac w chuju. Chujowy rynek, a ten bar jak się ładnie nazywa. A teraz bardzo trudna zagadka, co przepływa przez sam środek chuja? No jak się może nazywać ta rzeka? A to, proszę Państwa, jest Mur de Chuj. Albo Chuj de Mur. Coś takiego. Mur de Chuj jednak. I to jest jeden z najtrudniejszych podjazdów rowerowych. W jakimś wyścigu ważnym tu podjeżdżają, ale nie wiem jakim, bo jeszcze w nim nie wystartowałem. 19% nachylenia. Ha, 19% to ciężko wypić czasem. I są kolarze. No niby tu nie widać aż takiego hardkoru. Gdybym tylko miał ze sobą rower, to bym pod tę cholerną górę podjechał teraz. Ale nie mam roweru, więc ja tę górę to se pierdzielę inaczej. Oho. A piwko se machnę, co mi tam? O proszę, Mur de Chuj. Ja nie zrobię. Ostatnia sztuka była w sklepie. Pamiątkami. Tak to ja mogłem tutaj te podjazdy codziennie trenować. A ja tu byłem tak w ogóle kiedyś w tej miejscowości na meczu Dumy Walonii. RFC Chuj, taki zespół tu gra, ale byłem tylko na meczu, w ogóle tego miasta nie kojarzę. A tutaj gra także zespół futsalowy, Inter Chuj. Innych zespołów chyba nie ma, a jakby miał powstać kolejny, to jak powinien się nazywać? Proszę, wpiszcie w komentarzu swoją propozycję. No ktoś musi zacząć, to na początek niech będzie moja propozycja. Skoro jest Inter, to niech będzie na przykład Barcelona Chuj. O, Barcelona Chuj brzmi nieźle. Dobra, koniec tych poważnych tematów, jadziem do tego Luksemburga. Tada, jestem już w Luksemburgu. Tylko jakoś tak późnawo, bo już 17 się zrobiła. Skoro tak, no to idę w takim razie do hotelu spać. Dobranoc. Aj, tam taki sen, no. Nie uwierzycie, co mi się śniło. No śniło mi się na przykład, że pan Adrian opowiadał dowcip o kupie. No i tak mnie to rozbudziło, że aż musiałem wyjść na miasto. No i wyszłem. A tu się przypadkowo okazało, że dzisiaj gra trzecia liga luksemburska. No i jestem. Może to nie gorsze niż ten sen? Jak człowiek śpi, to zawsze jest zagrożenie, że się do łóżka sika. A to przynajmniej się nie sikam do łóżka. No, do przerwy spotkanie zdecydowanie nie zawodzi. Jest 0-0, ale przynajmniej w dobrych warunkach się toczy. Teraz w przerwie trochę się uspokoiło. No i już mamy sobotę, ale świetnie się wstaje ze świadomością, że dzień wcześniej było się na meczu trzeciej ligi luksemburskiej. A zwłaszcza, że ta druga połowa to była jeszcze lepsza od pierwszej. Do 88 minuty było 0-0. Teraz. No mogli elegancko dociągnąć do końca, a tu jakieś bramki się trafiły. 2-0 dla gospodarzy było ostatecznie. Ale to mnie spierdolił. Generalnie to taki mecz trzeciej ligi to świetnie wydane. 7 euro. 7 euro kosztował bilet na ten mecz. A piwo i kiełba to nie pamiętam ile kosztowało. Też pewnie jakoś tanio. Nie wiem czy wiecie, ale w Luksemburgu, tak jak w Żorach i w Starachowicach, komunikacja jest publiczna za darmo. A jakby ktoś zastanawiał się, czy Howald
to cipa, to już chyba nie musi. Ale co z tego, skoro gdzieś mnie wywiozło, no nie wiem. No właśnie nie wiem, gdzie mnie wywiozło. No nie wiem, no przecież ja nie popierdziaczyłem, no autobus coś popierdziaczył. No taka niespodzianka, a ja tu na zawody sportowe się śpieszę. No jednak dotarłem, haha. Udało się. I od razu uspokajam, dzisiaj tak nisko jak trzecia liga, to my nie upadniemy. Dzisiaj nie będziemy się żadną trzecią ligą wygłupiać. Dzisiaj będzie liga druga. Ale za to hokeja. No to fru. Tak jest, druga liga luksemburskiego hokeja na lodzie. O kurde. Są bardzo poważne rozgrywki. 4 euro takie małe piwko kosztuje. Ojej. Na niepoważnych rozgrywkach pewnie kosztowałoby mniej. Ja się może tak do końca nie znam, ale jak na hokeja, to dość nietypowe zasady chyba tutaj są. Pierwsze dwie tercje. O, gol. Trwają po 15 minut bez zatrzymywania czasu. Oho, oho. Ale system, ja pierdolę. A trzecia tercja trwa 15 minut i czas jest zatrzymywany. A może w NHL tak grają i z NHL to wzięli. A jeśli wam się wydaje, że o drugiej lidze hokeja to wiecie wszystko, no to jeszcze tylko taka informacja, że w tym meczu grały kobiety. Ale tylko w jednej drużynie. Tak, jest w Luksemburgu żeńska drużyna hokejowa. A że nie ma drugiej, no to gra w drugiej lidze męskiej. Tornado Luksemburg Women. O kurwa. Jakim idzie gra z facetami? No tak średniawo, rzekłbym. Dzisiaj przegrały 17-1. Jak one tego gola strzeliły, to ja nie wiem, bo akurat stałem po piwo. Dobra, jadziemy dalej. Sorry, ale to jeszcze nie koniec sportowych męczarni w tym filmie, bo teraz będzie piłeczka, piłka nożna. No, 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 no. Pierwsza liga luksemburska zaraz będzie. Kobiet, no pierwsza liga kobiet. Znalazłem już pewien minus Ligi Kobiet w Luksemburgu. Płatność za browara przyjmują tylko gotową. A ja nie mam. A najbliższy bankomat gdzieś w pizdu. Oho. Więc chciał, nie chciał, przeprowadzimy teraz bardzo ważny eksperyment. Czy Ligę Kobiet w Luksemburgu da radę oglądać na trzeźwo? Oj tak, kapitalne zawody to były. O kur! Nawet bez piwa kobieca piłka w Luksemburgu daje radę. O kur! Emocje do samego końca. Gospodynie, czyli Racing Luksemburg, wygrały 4-0. Zespołem o bardzo kobiecej nazwie Young Boys. To brzmi mniej więcej tak ładnie, jakbym ja kiedyś miał zagrać w zespole Young Girls. No po takich emocjach to trzeba by może coś zeżryć teraz, niedużego. A Luksemburg akurat z dobrego żarcia słynie. Tu podobno jest bardzo dużo restauracji z gwiazdkami Michelin. No i znalazłem. No, tu na pewno jest wiele gwiazdek. Best kebab. Tak, potwierdzam, jest najlepszy. No zdrowo się nawpierdzielałem, no bo przecież o to chodzi. Żeby jeść zdrowo i pożywić. No, po takim posiłku to ja powinienem iść spać. A mnie chyba porąbało do reszty, bo idę na takie wydarzenie, po którym, po tych emocjach, to nie zasnę chyba z tydzień. Finał Pucharu Luksemburga w piłce ręcznej. To było takie hasło, piłka ręczna, spać nie można. Coś takiego chyba. Ja pierdolę, 3 minuty do końca jest remis. 2 minuty do końca i jest remis. 6 sekund do końca i nadal remis. Ja pierdolę, dogrywka będzie. Po pierwszej połowie dogrywki remis. Koniec dogrywki, remis. Rzuty karne kończyły całość. Po cichu liczyłem, że i w rzutach karnych będzie remis. No ale niestety okazało się, że nie ma tak dobrze. I wygrała drużyna faworytów. Number one chyba, coś typu u nas Łomża Kielce, o.
A dzisiaj w ogóle jest pierwszy dzień kwietnia, czyli dzień wspaniałych żartów. Jak dotrę do hotelu, to trzeba będzie zaległości nadrobić. A wczoraj niezłą wiadomość przeczytałem. To mi się wydawało, że już jest na prima aprilis, ale okazało się, że nie. Jakiś koleś ostatnio się zgłosił w Anglii do lekarza z ogórkiem w odbycie. Gdzieś tam w okolicach odbytu głęboko. I twierdził, że wcale go sobie tam nie włożył, tylko ostatnio jadł tak dużo ogórków, że ogórek mu tam w środku wyrósł. I to jest przerażająca wiadomość, bo ja ostatnio jadłem bardzo dużo parówek. No i tak szczerze mówiąc, zacząłem się nieco obawiać, że niebawem obudzę się z jakąś parówą w tyłku. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. No i już mamy niedzielę, no i tak jak się spodziewałem, no po takich emocjach sportowych, to długo nie zasnę. No i nie zasnąłem, no. Tylko tak się położyłem na łóżku i oczy zamknąłem i udawałem, że śpię. Tak to mniej więcej było, więc dzisiaj będę zwiedzał na śpiąco. No i przy niedzieli wpadłem na taki głupi pomysł, żeby spróbować takie cholerstwo wypożyczyć. Może się nie uda. No i się cholera udało, no. I co teraz? No cóż, no to zaraz będziemy sprawdzać, Luksemburg jest rajem rowerowym. No wzdłuż takiej rzeczki się spróbuję potoczyć. Podobno jest rajem podatkowym. I to jeszcze większym niż Polska. Podobno. Czy jest rajem rowerowym? No zaraz się okaże. A to w ogóle jest elektryk, się okazało. I nie wiem w sumie, czy to dobrze. Już nie ma dzikich plaż. Bo ja na elektryce to znam się średnio. Na których zbierałam bursztyny. A ja to wcale nie chciałem jechać tu chyba. Coś chyba chujowo pojechałem. Nie wiem. Aj, pomyliłem trasę. Miałem jechać dołem, a się wpieprzyłem na górę. Jak ja to zrobiłem? A to co mamy? Meluzyna! Meluzyna tu jest słynna! Meluzyno, meluzyno! Wspaniała ta wycieczka się zrobiła, bo tutaj do złego namówili po drodze! Przepraszam, proszę wybaczyć. Nie no, ja pierdzielę! Inaczej to miało dzisiaj wyglądać, panie! Tak, też wiem, kurwa, inne plany. Jeszcze na rowerze muszę wrócić. Pan do mnie napisał na Facebooku, że może byśmy się spotkali, bo on też jest w Luksemburgu. Ja mu powiedziałem, że idę na mecz. Możemy się spotkać na meczu. Jak się zakończyło? Że jechałem na rowerze, zatrzymałem się, a on siedział obok w knajpie. Ja dołączyłem, no właśnie. I żadnego z niedzielnych zaplanowanych meczów nie zobaczyłem. Miała być czwarta liga luksemburska w piłkę nożną i finał Luksemburga w hokeju na lodzie. Kurwa, ja na ten finał tu przyleciałem. No ale niestety nie dotarłem, bo się napierdoliłem. Przepraszam, zdarza się. Następnym razem na te mecze dotrę. No i już mamy poniedziałek. To ja mogę państwu teraz powiedzieć, że wycieczki rowerowe to największe zło, jakie może się człowiekowi przytrafić. Gdybym na ten rower wczoraj nie wsiadł, to bym dotarł na te mecze, na które tu przyleciałem. No ale tak to jest na tych wycieczkach rowerowych. Dobra, czas wracać do domu i w tajemnicy powiem państwu, że nie będę wracał na rowerze. To samolot do Berlina, później pociąg jest, ja pierdzielę. A najchętniej to ja już bym się położył we własnym wyrku spać, bo mnie ta wycieczka wczorajsza wymęczyła. No cóż, dziękuję za uwagę. Ahoj! TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki! A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten